Witajcie kochani. Przed chwilą nagrałam dla Was film z unboxingiem tego oto przepięknego kalendarza Harrods. Jestem bardzo ciekawa, czy i jak Wam się ten kalendarz spodoba. Jestem też przekonana, że w momencie, kiedy będziecie oglądać tego vloga, ten film będzie już na kanale, także od razu Wam go podlinkuję tutaj na górze. A teraz, korzystając z okazji, chciałabym Wam zdradzić, jak wygląda nagrywanie takiego filmu od kulis, dlatego że ten kalendarz jest bardzo duży i musiałam znaleźć sposób na to, żeby go ustawić w kamerze tak, żeby był w całości widoczny. I co wymyśliłam? Wymyśliłam, że postawię go na desce do prasowania, która jest regulowana. Także bardzo fajna sprawa, to znaczy musiałam oczywiście poruszyć swoje pokłady kreatywności, żeby na taki pomysł wpaść. Natomiast ta deska znajduje się w tej chwili na tym samym poziomie co stół, przy którym nagrywam, a skoro o stole mowa, to on w tej chwili nie wygląda niestety najlepiej, dlatego że tak jak powiedziałam przed chwilą, skończyłam nagrywać ten unboxing i pokażę Wam teraz, jak to tutaj wszystko wygląda. Spójrzcie tylko, ile tutaj jest rzeczy na tym stole. Mnóstwo papierków, mnóstwo kosmetyków, miniaturek i nie tylko. Jest tutaj też dużo torebek z Harrodsa, właśnie z kalendarza, także nie wygląda to najlepiej. Ale skoro już Wam pokazuję, co jest na tym stole, to powiem Wam w sekrecie, że w kolejce do sfilmowania czekają dwa kolejne kalendarze marki Declor oraz przepiękny kalendarz Jo Malone. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę Wam mogła te kalendarze pokazać. Jeśli te filmy Wam się spodobają, to pomyślę o tym, żeby nagrać jeszcze jakieś inne kalendarze, ale na razie mam plany dotyczące publikacji na temat tych dwóch. A teraz będę nagrywać kolejny film z Denkiem kosmetycznym. I skoro o kosmetykach mowa, to koniecznie muszę Wam coś pokazać. Spójrzcie, tak wyglądają moje nowe nabytki kosmetyczne. Jest tego naprawdę mnóstwo i to są moje zakupy, których dokonałam w ciągu kilku ostatnich tygodni. Także sporo się tego uzbierało. Jest tutaj głównie kolorówka, ale też produkty na przykład do pielęgnacji włosów. Jak widzicie, Kerastas, jest demakijaż, mój ulubiony lakier, różne marki. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze pielęgnację ciała nową z Dermalogic. Mam tutaj patyczki zapachowe z Jo Malone, których jeszcze nigdy wcześniej nie używałam. Także naprawdę jest tego sporo i długo zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób Wam pokazać te moje zakupy, ponieważ ja je robię raz na jakiś czas i pomyślałam, że może dobrym pomysłem byłoby zrobienie live'a na YouTubie. Kupiłam sobie specjalne urządzenie, które powinno sprawić, że jakość obrazu będzie znacznie lepsza niż kiedyś. Także myślę, że w najbliższym czasie to przetestuję i zobaczymy sobie, czy taki live Wam się spodoba, bo myślę, że po prostu w trakcie live'a jestem w stanie zaprezentować te kosmetyki od razu na sobie. W filmie byłoby to cięższe do wykonania. Także postaram się dla Was w najbliższym czasie nagrać takiego live'a. I oczywiście to nie są moje wszystkie zakupy, ponieważ odrębną kategorią moich zakupów są zapachy. I tutaj to, co widzicie, to jest tylko część nowości zapachowych, jakie pojawiły się niedawno w sprzedaży. I to są tylko damskie nowości zapachowe różnych marek. Jo Malone, Signac, Donna Karan, Michael Kors, Kilian. Naprawdę jest tego mnóstwo. I teraz zastanawiam się, co ja mam z tym zrobić, w jaki sposób mam Wam te zapachy pokazać. Jeśli macie na to jakiś swój ciekawy pomysł, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Nie wiem, właśnie, może po prostu robić jakieś rankingi albo spotkania z koleżankami, gdzie one będą te zapachy oceniać. Tutaj obok położyłam sobie jeszcze tace, ponieważ chciałam Wam pokazać, na czym przechowuję perfumy, a to są również moje nowe nabytki. Ta taca srebrna szklana, którą kupiłam sobie w Home & You, pomieści naprawdę sporo perfum, chociaż kupiłam też w Homely i to są takie mniejsze tacki. Mogę sobie zapachy selekcjonować, układać według kolorów, bo jak wiecie, mam ich mnóstwo. Również szklana o takim wzorze geometrycznym i druga. W Homely kupiłam jeszcze taką tacę w kształcie okrągłym, podobną mam z Zara Home, ale chyba najbardziej podoba mi się ta,
którą kupiłam sobie w Home & You, a podoba mi się, jak się pewnie domyślacie, dlatego, że ma tutaj elementy ozdobne w postaci perełek i to jest bardzo dobrze wykonana taca, w sensie jest ona dość solidna, o wiele lepiej wykonana niż te tutaj z Homey, ale chciałam mieć po prostu wybór, więc mam ich teraz kilka, one mi posłużą również do robienia ujęć w filmach na temat perfum, także chciałam Wam pokazać taki ciekawy pomysł na przechowywanie zapachów. Stwierdziłam, że pojadę sobie do promenady. Dawno mnie tam nie było, ale to właśnie tam znajduje się butik marki Luisa Spagnoli, w którym to chciałabym dzisiaj zrobić zakupy. Zamówiłam już Ubera, więc może korzystając z okazji powiem Wam teraz, co mam na sobie. Jeśli chodzi o górę, to tym razem zdecydowałam się na szary sweterek wykonany z kaszmiru marki Marie Lund, który kupiłam już jakiś czas temu w Van Graaffie. Pod spodem mam swój ulubiony top z Jedwabiu marki La Perla. A jeśli chodzi o spodnie, to są to moje ulubione jeansy z wysokim stanem w kolorze szarym Calvina Kleina. Kupiłam sobie nowe buty marki Polnini i od razu chciałabym Wam podziękować za pomoc w wyborze tych butów, dlatego że w momencie, kiedy je kupowałam, to miałam do wyboru kilka modeli, nad kilkoma się zastanawiałam i Wy pomogliście mi wybrać, ponieważ zrobiłam głosowanie na Instastory, więc teraz pokażę Wam, na które buty się zdecydowałam. Spójrzcie, tak właśnie wyglądają. Są to botki wykonane ze skóry ekologicznej, które mają bardzo stabilny, szeroki obcas, tak zwany słupek. On ma 7,5 cm wysokości. Bardzo podoba mi się to wiązanie i te srebrne elementy ozdobne. Buty są bardzo wygodne. I tutaj taka mała ciekawostka, to jest rozmiar 38. Jeśli mnie oglądacie regularnie, to wiecie, że moim standardowym rozmiarem jest rozmiar 39, ale w przypadku tych butów okazało się, że 39 są na mnie za duże. Także taka mała uwaga dla Was, gdybyście chciały kupić sobie te buty, żebyście wybrały sobie po prostu mniejszy rozmiar. A teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać pewien bardzo ciekawy zapach. Jest to nowość Toma Forda o nazwie Metallic 50 ml. Ukazał się zupełnie niedawno w sprzedaży i to jest zapach niesamowicie intrygujący. Pachnie wanilią i aldehydami. Ciężko mi go do czegokolwiek porównać, ale naprawdę jest niesamowicie ciekawy, bardzo zmienny, ciągle ewoluuje na skórze i różnie pachnie w zależności od pory dnia. Ja ten zapach testuję sobie od dobrych kilku dni i zastanawiam się nad tym, czy opowiedzieć Wam o nim w którymś z filmów coś więcej. Jeśli wyrazicie taką ochotę, no to oczywiście to zrobię. Natomiast bardzo polecam testy i jeszcze oczywiście moją stylizację uzupełnię o płaszcz. Bardzo polecam Wam po raz kolejny płaszcze Hugo Bossa. Uważam, że są po prostu świetne i warte swoje ceny. Są bardzo dobrze skrojone, świetnie się sprawdzają. Jeśli chodzi o ten płaszcz, to jest to jeden z moich ulubionych płaszczy Hugo Bossa. Ja mam ich kilka w swojej kolekcji i ten jest akurat wykonany z wełny dziewiczej i kaszmiru. No i oczywiście zabieram ze sobą swojego nieśmiertelnego Neverfulla, który na zakupy nadaje się wprost idealnie. Właśnie do promenady i powoli zmierzam do butiku Luisa Spagnoli, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest mnóstwo butików marek, które bardzo lubię. Za mną jest Elisabetta Franchi, po mojej prawej stronie jest Max Mara, jest też Marella i wiele, wiele innych. Także naprawdę jest to galeria dla takich osób, które lubią kupować w sklepach marek premium, więc jeśli lubicie takie marki, to zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić promenadę.
Spójrzcie, ile rzeczy wybrałam tutaj sobie do mierzenia. Są to rzeczy w różnych, naprawdę w różnych kolorach. Jak zobaczyłam to, co się tutaj znajduje, to po prostu stwierdziłam, że mogłabym mieć spokojnie połowę asortymentu tego butiku, ale niestety na coś trzeba się zdecydować, więc będę za chwilę wszystko po kolei mierzyć i pokażę Wam, jak te rzeczy wyglądają w stylizacjach. Stworzyłam już pierwszą stylizację i jak widzicie, składa się ona z kompletu w postaci żakietu w kratkę i dopasowanych do nich spodni. Spodnie są z podwyższonym stanem, mają tutaj kieszenie po bokach i nogawki rozszerzające się ku dołowi, a także kanty. Bardzo podoba mi się kolorystyka i wzór tego kompletu, czarno-brązowy. Założyłam sobie do tego też okulary, które znalazłam w sklepie, pasujące kolorystycznie do tego kompletu. I teraz jeszcze pokażę się Wam w kaszkiecie, dlatego że znalazłam tutaj kaszkiet, który moim zdaniem bardzo pasuje do tej właśnie stylizacji. I mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, jak Wam się ten mój pomysł na outfit podoba. Kolejna stylizacja, jaką stworzyłam, składa się z bluzki oraz spodni. Jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o górę, to jest to bluzka wykonana z jedwabiu w przepięknym fuksjowym kolorze, która ma luźne rękawki z falbankami i też ciekawy motyw w postaci rozcięć tutaj po boku. Ona jest tak naprawdę tej samej długości z przodu i z tyłu, ale ja włożyłam sobie tę pierwszą część właśnie w spodnie. Jeśli chodzi o spodnie, to znowu są to spodnie rozszerzające się ku dołowi, też mają kanty i one są wykonane z wiskozy. Jestem w nich zakochana. Uważam, że jest to tak uniwersalny model, że będzie mi pasował dosłownie do wszystkiego. Zostawiłam sobie spodnie z poprzedniej stylizacji i zestawiłam je z musztardowym, wełnianym sweterkiem, który ma tutaj motyw ozdobny w postaci 3 złotych guzików. I dodatkowo swoją stylizację ozdobiłam apaszką w bardzo podobnych kolorach, wykonaną z jedwabiu. Zostawiłam też kolczyki złote oraz okulary. Kolejna stylizacja, tym razem cała w kolorze czarnym, spodnie, które pokazywałam już wcześniej, a jeśli chodzi o górę, to jest to wełniany golf z takim ozdobnym motywem w postaci przezroczystych guziczków, które można rozpiąć. I dobrałam sobie do tego jeszcze czarną torebkę. I to jest moim zdaniem taka idealna stylizacja do noszenia na co dzień i na przykład do pracy. Czas na stylizację idealną na wszelkiego rodzaju wyjścia, ze szczególnym uwzględnieniem kolacji i Sylwestra. Znowu spodnie te same, tak jak powiedziałam, one są bardzo uniwersalne. Moja bluzka i taki bardzo mieniący się, ozdobiony cekinami żakiet. Założyłam sobie jeszcze do niego klipsy w tym kolorze, może odwrócę teraz kamerę, żeby je Wam pokazać. Spójrzcie tylko, moim zdaniem idealnie pasują właśnie do tego żakietu i tak naprawdę sam ten żakiet robi całą stylizację, także niczego więcej tutaj nie trzeba. Znalazłam coś naprawdę pięknego, co mi się niesamowicie podoba. Jest to ten żakiet w szarym kolorze, przeplatany taką srebrną nicią. Trochę przypomina mi kimono. Jest związany w pasie tutaj i ma ozdobną broszkę, która dodatkowo jakby podkreśla charakter taki bardziej uroczysty tego żakietu. Świetnie wygląda w połączeniu z czarnymi spodniami i z czarnym golfem. I co ciekawe, jest to rozmiar 42. Przypominam, że we włoskich markach jest tak, że należy od ich rozmiarówki odjąć 4 rozmiary. Czyli jak mamy 40, to jest nasz rozmiar 36.
6 i zdecydowana większość rzeczy Luisy, jakie tutaj mierzę, to jest 40, czyli 36, a w tym przypadku o dziwo pasuje mi rozmiar 42, czyli 38. Teraz stylizacja idealna do pracy. Składa się z kompletu w kolorze szarym, ciemnoszarym, spodni i żakietu. I zarówno spodnie, jak i żakiet mają takie jasno-szare pasy. I ten komplet jest wykonany z wełny, a pod spodem mam również t-shirt z wełny na takich szerszych ramionczkach. I całość ozdobiłam jeszcze takim naszyjnikiem. A teraz, moi drodzy, stylizacja nazwana przeze mnie roboczo stylizacją na malarza, do której stworzenia zainspirował mnie ten burgundowy beret. Na wierzchu mam płaszcz wełniany w kolorze burgundowym, który można tutaj wiązać w pasie i ma tutaj takie proste, szerokie rękawy. I całość ozdobiłam sobie jeszcze klipsami. Spójrzcie, tak to wygląda z bliska. Wydaje mi się, że idealnie te klipsy oraz broszka pasują do tej właśnie stylizacji. A teraz zdradzę Wam sekret, jak z malarza zrobić paryżankę. Wystarczy wymienić dół poprzedniej stylizacji, czyli spodnie na spódnicę, dodać torebkę i oto mamy gotowy outfit. Znalazłam też jeden kombinezon i tak pomyślałam, że założę go na siebie, żeby Wam pokazać, bo być może którejś z Was się on spodoba. I kolejna piękna rzecz, czyli sukienka, którą można nosić również jako marynarkę i właśnie w ten sposób postanowiłam tę rzecz wykorzystać w tej stylizacji. I znowu idealna rzecz na wszelkiego rodzaju wieczorowe wyjścia. Naprawdę bardzo, bardzo elegancka. Długa wełniana sukienka do kolan z rozszerzonymi rękawami. I z jednej strony mamy ozdobę w postaci guzików, mamy też golf, także na pewno trzeba mieć figurę do takiej sukienki, ponieważ ona przylega do ciała. Bardzo podoba mi się połączenie w postaci koloru granatowego i kamelowego. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Znalazłam berecik w kolorze granatowym, do którego dopasowałam sobie spodnie w kolorze granatowym. To są te same, które Wam wcześniej pokazywałam w kolorze czarnym. Mam na sobie też golf wełniany. Tutaj z boku jest rozcięty. I oczywiście wełniany płaszcz. Znalazłam świetne klipsy. Myślę, że pasowałyby do bardzo wielu moich stylizacji. Już po zakupach, a w zasadzie jakie już, dopiero. Wyobraźcie sobie, że spędziłam w butiku Luisa Spagnoli dobrych kilka godzin, mierząc naprawdę mnóstwo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy mi się podobało. Chciałam jeszcze dla Was ponagrywać stylizację i dlatego to wszystko zajęło mi naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, ale udało mi się wybrać coś dla siebie. Także kupiłam sobie kilka rzeczy. Proszę bardzo, spójrzcie, jaka wesoła, żółta torebka. Jestem zmęczona, ale zadowolona. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać.
i do zobaczenia w kolejnym vlogu.